już na przełomie 2009-2010 było jasne, że prezydent do Katynia pojedzie, że będzie chciał tam pojechać. My się spotykaliśmy codziennie w gronie ministrów, dwa razy dziennie nawet w gronie ministrów i tam często bardzo przychodził prezydent. I tam dyskutowaliśmy o tym, co nas czeka, jakie są plany na najbliższe miesiące. Data 10 kwietnia była zaplanowana już w styczniu, także już w styczniu wiedzieliśmy, że właśnie w tym dniu te uroczystości polskie w Katyniu się odbędą. Spotkałem pana ministra przewoźnika, który, no wiedzieliśmy, że on organizuje te obchody. Wtedy dostałem taki pierwszy sygnał, że coś może być tutaj nie w porządku, bo wtedy minister przewoźnik mówi do mnie, że to nie jest dobry pomysł, żeby prezydent jechał do Katynia, bo do Katynia wybiera się premier. Ja mówię, no to cóż stoi na przeszkodzie, no przecież mogą być tam obaj. Ale my jako urzędnicy kancelarii widzieliśmy, co się dzieje, tak? Znaczy, widzieliśmy, że zawsze jest problem. To jest coś, co przynosi nam straszliwe szkody. W sensie społecznym, w sensie politycznym, to jest coś, co przeszkadza nam załatwiać konkretne sprawy, co przeszkadza nam budować porozumienie wokół rzeczy ważnych. I naprawdę, ja nie widzę powodu, nie widzę żadnej wartości, która po prostu upoważniałaby do takiego zachowania, do budowania konfliktów, do ich karmienia. 27 stycznia, o ile dobrze pamiętam, z kancelarii zostały wysłane pisma, oficjalne pisma informujące o tym, że prezydent będzie uczestniczył w uroczystościach w Katyniu. Takie bardzo obszerne pismo zostało skierowane do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, pana Grynina, ale jednocześnie informacja o tym została skierowana do polskich instytucji, właśnie do pana ministra przewoźnika jako głównego organizatora, do pana ministra Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Odpowiedzi ze strony tych instytucji nie było. Ta odpowiedź została zawarta w mediach. 3 lutego podano do publicznej informacji, że do pana premiera Tuska zadzwonił premier Putin, premier Rosji i zaprosił premiera Tuska do wspólnej wizyty w Lesie Katyńskim w 70. rocznicę zbrodni. To przede wszystkim było wielkim zaskoczeniem to, że to się wszystko odbyło nagle i tak szybko. To pozwala sądzić, że jednak wcześniej te kwestie były uzgadniane. Jakoś patrząc na pewne moje doświadczenie w polityce, nie chce mi się wierzyć w to, żeby premier tak ad hoc wyrażał zgodę bez zastanowienia i bez wcześniejszego uzgodnienia. Bo przecież decyzja pana premiera Donalda Tuska o przyjęciu tego zaproszenia była właściwie natychmiastowa. I w następnych dniach rozpoczęła się bardzo już zdecydowana kampania zmierzająca do zniechęcenia prezydenta do uczestniczenia również w tych uroczystościach. To nie tylko były głosy publicystów czy dziennikarzy, ale również głosy głównych przedstawicieli rządu. Pana ministra Sikorskiego, który, no, wszyscy pamiętamy, mówił, a po co prezydent chce tam lecieć. Zresztą tego typu wypowiedzi formułował również ówczesny marszałek Sejmu, pan Bronisław Komorowski. Oczywiście dyżurny pan marszałek Niesiołowski i pan poseł Palikot, którzy no już w bardziej zdecydowanych słowach wypowiadali się na ten temat, mówiąc, że pytając retorycznie, po co prezydent się wpycha na te uroczystości, przecież go tam nikt nie zapraszał. Zaproszenia dla pana prezydenta ze strony rosyjskiej nie było. Zaproszony został tylko premier, taki był ten przekaz. No prezydent był zdumiony. No to zdumienie przeszło też w daleko idące oburzenie. Uważał to za pewną świętość dla Polaków. Dla niego to się wydawało absolutnie oczywiste, że my Polacy wszyscy w sposób zjednoczony powinniśmy tą rocznicę obchodzić. Prezydent był zmuszony kilkakrotnie do tego, aby mówić, że pomimo wszystkich trudności będzie chciał w tych uroczystościach uczestniczyć. W pewnym momencie powiedział nawet coś takiego, że ma nadzieję, iż Rosjanie wydadzą mu wizę. Władek nie krył irytacji, tak? To mogę powiedzieć, związaną z tą sprawą. Nawet nie krył irytacji wobec osoby pana ambasadora Grynina. I niewątpliwie uważał, że przekroczył on pewne granice w tej kwestii. To był taki dzień otwarty w ambasadzie rosyjskiej i wtedy przy tej okazji ambasador Grynin, zapytany
czy został poinformowany przez kancelarię prezydenta o tym, że prezydent zamierza wziąć udział w tych uroczystościach, jak ambasador Grynin powiedział bez mrużenia oka, że on żadnego takiego pisma nie widział. To u nas w kancelarii spowodowało dużą nerwowość, bo o ile byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy poddawani jakiemuś takiemu medialnemu atakowi czy atakowi ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, o tyle włączenie się ambasady rosyjskiej w ten spór było już czymś całkowicie niesłychanym. No, ja powiem szczerze, mi osobiście, bo to będą może mocne słowa, ale mi osobiście się wtedy trochę przypomniał XVIII wiek. No, kiedy czytamy o tych czasach, jak to dla pognębienia polityków opozycji z innej opcji używano bez wahania obcych dworów i obcych ambasad, to wtedy mi tak się w jakiś sposób wydawało, że tak się właśnie znowu dzieje, bo oto mamy jakiś spór wewnętrzny, który się toczy i w pewnym momencie ambasador rosyjski zawiera głos i staje bardzo wyraźnie w tym sporze po jednej stronie. I to już jest coś, co nie powinno było się wydarzyć. Nawet gdyby spór rzeczywiście miał miejsce i nawet gdyby był bardzo ostry, to on nie powinien wykraczać poza mury kancelarii, dwóch kancelarii. ...22 lutego w Pałacu Prezydenckim ambasador Grynin wycofał się ze swoich twierdzeń. Oczywiście wycofał się za zamkniętymi drzwiami. Tym niemniej nie przeszkodziło to ambasadorowi, aby po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego znowu powtórzyć tezę, że on nic nie wie o planowanej wizycie prezydenta. No jakby wyraźnie było widać, że prowadzona jest jakaś gra. Powtórzę słowa Władysława Stasiaka, że państwo polskie jest jedno, że administracja jest jedna, powinna działać tak jak wiele innych krajów w zgodzie z interesem Polski, że w szeregu sprawach ten interes powinien być nazywany, zdefiniowany i nie powinien podlegać dyskusji. Na drugi dzień, 23 lutego, pan minister Sikorski, który przebywał z wizytą w Brukseli, tam na konferencji prasowej powiedział, iż rząd nie zamierza panu prezydentowi przeszkadzać w jakikolwiek sposób w tej wizycie. Przyszło również oficjalne pismo podpisane przez wiceministra spraw zagranicznych, który podawał datę 10 kwietnia jako datę oficjalnych obchodów i prosił o potwierdzenie, że prezydent Rzeczypospolitej będzie uczestniczył w tych uroczystościach i będzie stał na czele polskiej delegacji. Wydawało się, że cały problem zniknął, że oto będzie możliwe, żeby prezydent i premier w towarzystwie, jak nam się wtedy wydawało, premiera Rosji byli tam na miejscu i oddali hołd poległym. Na początku były kłody, a w którymś momencie nagle był taki moment, w którym wszystko zaczęło iść, nikt niczego nie przeszkadzał. Jakby ta strona, która organizowała tą drugą wizytę, już wszystko sobie ustaliła i jakby doszli do porozumienia, no, że już trudno, że już będzie ta wizyta. Niestety ta nasza radość nie trwała zbyt długo. Z mediów dowiedzieliśmy się, że została ustalona inna data wizyty pana premiera Tuska z premierem Putinem w Katyniu, że będzie to 7 kwietnia. No i oczywiście natychmiast podniosły się głosy ze strony rządowej, że w takim razie po co prezydent w ogóle chce tam lecieć, po co jakieś drugie uroczystości, że tutaj Rosjanie wyciągają rękę, że Rosjanie chcą razem z Polakami to obchodzić, że to jest wielki krok naprzód. Prezydent padł ofiarą rozgrywek pomiędzy władzami rosyjskimi a premierem naszego rządu, którzy przez cały okres przygotowania tej wizyty robili wszystko, żeby w pierwszej kolejności ta wizyta nie doszła do skutku, w drugiej kolejności, żeby pomniejszyć jej rangę. Ale Rada Pamięci Walki Męczeństwa postanowiła, że jednak będą dwie uroczystości. Będzie rosyjska uroczystość, na którą jedzie polski premier i będzie polska uroczystość w Katyniu 10 kwietnia. Podgrzewanie konfliktu polsko-polskiego na tle tych obchodów to było takie chyba ostatnie zadanie, które ambasador rosyjski, pan ambasador Grynin, wykonywał w Polsce. Został zresztą za swoją działalność jako ambasador rosyjski w Polsce oznaczony wysokim odznaczeniem państwowym przez pełniącego wówczas obowiązki prezydenta, pana marszałka Komorowskiego. Od nagłej i niespodziewanej śmierci za...
silników i cisza. Znaczy ja nie zapamiętałem, mój umysł nie zapamiętał w ogóle huku. Cisza. No i ja cały czas byłem święcie przekonany, że się nic nie stało. Dopiero jechaliśmy tym samochodem 30 sekund, może minutę. I kierowca mówi, chyba coś się stało. Ale dalej, mówię, byłem bardziej wkurzony tym, że myślałem, że Rosjanie się zagapili, samolot wylądował, nie wiem, kolumna nie ruszyła. Zawsze podejdę pod schody, powiem, panie prezydencie, panie mistrze, spokojnie, za chwilę wszyscy podjadą. Zdążymy, tak? Że będzie ten czas na to, żeby w ogóle nie pomyślałem o tym, że nie ma schodów. Że tam nie będzie schodów, tak? Że schody są zupełnie w innym miejscu. Przecież nie wysiądą, nie zjadą poli. Nie przyszło mi to do głowy. Znaczy, dopiero jak zacząłem po prostu rozbity samolot, tak? I to wszystko to uświadomiłem sobie, że jest katastrofa. Na początku myślałem, że może to nie ten samolot. Że to niemożliwe. Ale na tych wszystkich szczątkach było widać ślady biało-czerwone, tak? Znaczy... Czekaliśmy na informacje z lotniska, czy już wylądowali, ile mamy czasu. W którymś momencie zaobserwowałem pracownika protokołu dyplomatycznego, który wykonywał jakieś dziwne gesty, mówił jakieś niezrozumiałe słowa. Wyraźnie był zdenerwowany. Ja mówię, panie Tadeuszu, co się stało? A on mówi do mnie, ja nie wiem, jak panu to powiedzieć, ale coś się stało. Ja mówię, co się stało? On mówi do mnie, jest jakiś wypadek, nie wiem dokładnie, o co chodzi. Nie wiedziałem, gdzie mam podejść, bo niczego nie było. Tak naprawdę były tylko koła odwrócone, które są na wszystkich zdjęciach. I jest ten tył. I wszyscy się mówi, że to kabina pilotów, tak? A to jest tak naprawdę tył samolotu odwrócony. To jest to, co jest za kołami, tak? I ta blacha, taka dziura, gdzie niby jest szyba, to... Tak naprawdę to jest tył samolotu. I nic więcej nie było. Wszystko to była jedna wielka miazga. Zwołałem swoich współpracowników. Zaczęliśmy dyskutować, co powinniśmy w tym momencie zrobić. Zawołałem też oficera, który dowodził ochroną BOR-u, pytając, czy on wie coś więcej na ten temat. Jego wiedza była nawet chyba mniejsza niż moja, to znaczy nie wiedział po prostu nic. Nie było części, że okna widać, że ktoś może siedzieć w samolocie, tak? Tylko to wszystko było miazga, jak na złomowisku. Jak wszystko jest rzucone na kupę, tak? I nie wiadomo, co gdzie jest. Gdzie skrzydło, gdzie... To wszystko było tak przemielone i wbite w ziemię, że nawet nie było... Ja tam podbiegłem i nie wiedziałem, gdzie co jest. Bardzo szybko ruszyliśmy spod cmentarza. Prowadził nas radiowóz rosyjskiej milicji na sygnale i rzeczywiście w wielkim pędzie jechaliśmy przez miasto. W którymś momencie otrzymaliśmy telefon od naszego kolegi, który... Płacząc, mówił jakieś nie do końca dla nas zrozumiałe zdania. Słuchaj, nie przyjedziemy, no bo samolot się rozbił. Płakał i krzyczał do słuchawki, że jest straszna tragedia, że oni się rozbili, oni chyba wszyscy nie żyją. I on mówi, tak, uspokój się w ogóle, co ty mówisz i tak dalej. Ja mówię, stary, wszyscy nie żyją, ja to stoję przed tym. Zacząłem mówić, słuchaj stary, przestań panikować, opisz mi sytuację, bo przecież ja mam inną informację. Ja mówię, wszyscy nie żyją, to jest po prostu masakra. Panował naprawdę totalny chaos. Nikt nie wiedział dokładnie, co się stało, gdzie się stało. Rosjanie mówili, przecież czwarty raz podchodził do lądowania. Kto to czwarty raz podchodzi do lądowania? Piloci, wina pilotów. Włączyłem radio około godziny 9, radiową trójkę. Od razu zorientowałem się, że coś jest nie tak. Po chwili przekazano informację, że pojawiły się problemy w trakcie lądowania z samolotem prezydenckim. Zadzwoniła do mnie znajoma naszej rodziny i pierwsze co to krzyknęła do telefonu Andrzej i rozpłakała się. Ja mówię, co się stało? To była sobota rano, a ona mówi, spadł samolot z prezydentem.
z rozbitego samolotu rzadko udaje się ujść z życiem, więc w zasadzie nie miałem wątpliwości, to powiedziałem żonie. Wjechaliśmy na lotnisko i tam uderzyła straszna mgła. Rzeczywiście ta mgła była nieprawdopodobna. Pamiętam taką scenę biegnącego funkcjonariusza rosyjskiego w mundurze. Nie wiem, czy to był żołnierz, czy milicjant. Jego ten jeden z funkcjonariuszy BOR-u zapytał, co się stało. A on krzyknął, wsie pagibli. Coś takiego, niczego, wsie pagibli, wsie pagibli. Biegliśmy po prostu. To było tak, że biegliśmy przez ten taki lasek, zagajnik. Było bardzo mokro. Pamiętam, że było bardzo mokro. Ja zapadałem się po kostki w jakimś takim błocie czy wodzie. Jakby pierwsza reakcja była taka, że czy nie ma jakiejś innej drogi, bo przecież możemy tam brnąć po kolana w tym błocie. Dobiegliśmy na miejsce i zobaczyliśmy miejsce katastrofy. Wszedłem na takie rumowisko i na szczycie tego rumowiska było coś dziwnego i to była taka postać, korpus ludzki w jakimś swetrze bez głowy. Po prostu tam wszędzie były rozrzucone fragmenty ciał. Zdałem sobie sprawę, że to jest teren taki, jaki jest i że mogę chodzić po tych... Mogę chodzić tak naprawdę po moich koleżankach i kolegach. To się wycofałem. Stwierdziłem, że to po prostu nie przystoi w ten sposób się zachowywać, że należy to miejsce potraktować jako grób. Wtedy zrozumiałem słowa i zrozumiałem to, co czuł i to, co próbował nam powiedzieć nasz kolega, który do nas wcześniej dzwonił, a my go nie rozumieliśmy po prostu. Znaczy się załamałem, po prostu mówię uczciwie i świadomość tego, że tam była Kasia Doraczyńska, że tam był Darek, z którym się znaliśmy, że był Paweł Wypych, że ci ludzie, którzy po prostu, z którymi obsuwaliśmy na co dzień, Olek Szczygło, czy ja teraz tak mówię, ale ta świadomość, że to jest taka tragedia, ten ogrom, że nie żyje prezydent, tak, że te dziewczyny, to jest stewardesy, tak, że koledzy z BOR-u, gdzie zawsze było sympatycznie, zawsze było grzecznie, miło koleżeńsko, tak, byśmy na ty, a one takie zawsze uśmiechnięte, jak siadaliśmy na pokład. Piękne kobiety, tak, i młode, i zawsze wszyscy tak, ojejku, bo tam, bo te dziewczyny, to... Chciałem sobie uświadamiać jakieś takie kolejne osoby, z którymi jeszcze, nie wiem, poprzedniego dnia rozmawiałem, czy dwa dni temu rozmawiałem, czy właśnie przez telefon wieczorem, tak jak z ministrem przewoźnikiem, czy z marszałkiem Putrą, którym też rozmawiałem poprzedniego dnia przez telefon dosyć długo. No i tak naprawdę przy każdym takim osobie, która się pojawiała, no to był taki jakby kolejny cios, który jakby no trudno było w jakiś sposób wtedy przyjąć. Zaraz przed godziną jeszcze 11 otrzymałem telefon z Kancelarii Sejmu, że pan marszałek Komorowski za chwilę wygłosi oświadczenie o tym, że przejmuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Więc ja zapytałem pana ministra Lecha Czapli, który do mnie dzwonił, na jakiej podstawie. Na podstawie którego przepisu konstytucji to ma nastąpić, więc pan minister mi wyjaśnił, że tego przepisu, który no mówi o tym, co się dzieje w sytuacji śmierci prezydenta Rzeczypospolitej. Na co ja zapytałem, czy ktoś w takim razie ze współpracowników pana marszałka, wiarygodny, widział zwłoki pana prezydenta. Czy oni są po prostu pewni, że prezydent rzeczywiście nie żyje? Czy może dostali jakąś notę dyplomatyczną ze strony rosyjskiej, która stwierdza, że prezydent nie żyje? Na co pan minister powiedział do mnie, no niech pan nie żartuje. Zadzwonił do mnie wzburzony Andrzej Duda, mówiąc, że miał telefon z Kancelarii Sejmu, aby już przygotował dokumenty o tym, że ze względu na śmierć prezydenta pan marszałek Komorowski przejmuje obowiązki prezydenta. I działo się to w momencie, kiedy właściwie było chwilę po katastrofie. O ile pamiętam, powiedziałem, panie ministrze, no i jak to znaczy, pan marszałek chce przejąć władzę na podstawie informacji telewizyjnych, na podstawie paska, który gdzieś tam przebiega na ekranie? Jest to naturalne, że najpierw jest identyfikacja ciała, jest stwierdzenie zgonu i wtedy możemy mówić tak naprawdę o tym, że zdarzyły się pewne fakty,
które umożliwiają podjęcie działań prawnych. Koniec rozmowy był taki dosyć ostry, bo zapytał się mnie, czy pan w takim razie sprzeciwia się temu. Ja powiedziałem, tak, sprzeciwiam się temu, bo uważam, że dopóki nie będzie stuprocentowej pewności, że prezydent nie żyje, to zastosowanie tego przepisu będzie zarazem oznaczało naruszenie konstytucji. I no, na tym się ta rozmowa skończyła. Ja wtedy wziąłem po raz drugi za telefon, znów zadzwoniłem do Jacka Sasina i pytam Jacka, który był cały czas na miejscu katastrofy, czy widział ciało pana prezydenta. Powiedział mi, że nie, więc to były takie strasznie trudne i nerwowe momenty. Ja mówię, Jacek, to szukajcie. Ja widziałem mniej więcej te ciała, które leżały, które jakby można było zobaczyć. Natomiast pozostałe ciała były gdzieś wśród tych szczątków, gdzieś wymieszane z tymi fragmentami samolotu, czy gdzieś wręcz pod tymi fragmentami samolotu, więc stwierdziłem, że po prostu jest to niemożliwe, żeby dotrzeć do tych innych ciał. Jacek zadzwonił do mnie za chwilę i powiedział, Andrzej, nie jesteśmy w stanie. Nie damy rady tego zrobić, powiedział. Kolejnym telefonem, już ostatnim do mnie, wykonanym przez pana ministra Czaple, który mi powiedział, że właśnie przed chwilą przyszedł list od pana prezydenta Miedwiediewa, który zawiera informację, że pan prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie, że nie żyje. I powiedział mi też, że pan prezydent Miedwiediew rozmawiał telefonicznie z panem marszałkiem Komorowskim i zapytał się mnie, czy uważam, że w takim razie to jest wystarczająca przesłanka. To był trudny dla mnie moment. Nikt nie wiedział, co się wydarzy. Co to oznacza, że spadł samolot z prezydentem, z dowódcami wojskowymi? Kto z nas mógł wiedzieć wtedy, co to oznacza? Ja pamiętam, zamilkłem na chwilę, zacząłem to analizować. To są takie sekundy, bardzo trudne. No ale uświadomiłem sobie, że jeżeli strona rosyjska oficjalny dokument w tej sprawie przesłała, jeżeli to jest dokument wystosowany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, no to zakładam, że wszystkie te czynności zostały dopełnione i że po prostu Rosjanie są pewni, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie żyje. I powiedziałem, no jeżeli macie państwo takie dokumenty, to nie mam tutaj już żadnych... No nie będę tego blokował po prostu. I pan marszałek zaraz dosłownie po kilku czy kilkunastu minutach wygłosił wtedy to oświadczenie o tym, że pan prezydent zginął i że przejmuje obowiązki prezydenta do wykonania. Da. Zdecydowałem, że powinienem jak najszybciej wracać do Warszawy. Uświadomiłem sobie, że jestem najwyższym żyjącym urzędnikiem kancelarii prezydenta. Dostałem informację od ministra Sasina, że ma kłopot z opuszczeniem terytorium rosyjskiego, że nie ma zgody na start samolotu. Problemem jest to, że iż nie ma kontrolera lotów. Nad lotniskiem krążył jakiś helikopter, pamiętam, który krążył, a nam powiedziano, że nie ma wieży, w związku z tym, że ich aresztowano i że ściągają jakichś ludzi, którzy będą teraz wieżą dowodzić, w związku z tym nie możemy odlecieć. Rozmawiałem z panem wiceambasadorem, prosiłem go o interwencję, natomiast pan wiceambasador zbył mnie krótkim twierdzeniem. Mówiłem wcześniej, pan minister Sasin, jak nie wyleci do godziny 15, to nie wyleci dzisiaj wcale. A jak oczekiwaliśmy na odlot samolotu, jak do Warszawy? W tym czasie otrzymywaliśmy informację, że zostały znalezione ciała kilku osób, które zostały zidentyfikowane. Rosjanie szukali ciała pana prezydenta, tak, i pani prezydentowej. W pierwszym rzędzie, w pewnym momencie zostałem poproszony przez jednego z konsuli, żebym podszedł i czy mógłbym, bo na co dzień i tak dalej. Nie powiedziałem tak, to jest pan prezydent, że to jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. Wiedzieliśmy o tym, że została znaleziona nasza koleżanka Kasia Doraczyńska i że została znaleziona w takim stanie, jakby prawie nic jej się nie stało. Jak byliśmy pewni, że to już jest pan prezydent, to wtedy już funkcjonariusz zawsze był przy jego ciele. Nasz.
Wreszcie pilot przyszedł i powiedział, że dostał informację, że nie wylecimy, że jest taka decyzja władz, że żaden samolot nie może startować już z tego lotniska, lotnisko zostało zamknięte i tylko zgoda najwyższych władz rosyjskich może zdecydować o starcie. Byłem proszony, czy mógłbym uczestniczyć w identyfikacji i potem, po tych dwóch osobach, większej ilości osób. Ja powiem uczciwie, że ja po prostu nie dałem rady. Bałem się stanąć nad kimś i powiedzieć: znam, nie znam, nie wiem, znam, nie znam, nie wiem. I bałem się potwornie, że nie będę już mógł do końca życia spać, bo będę miał przed oczami te wszystkie... Zadzwoniłem do ambasadora Bara, poprosiłem go o interwencję w tej sprawie. Ambasador przekazał mi za chwilę informację, że powinienem wyjść i pójść na rozmowę z rosyjskimi przedstawicielami rosyjskich władz, którzy byli tam obecni na lotnisku. Stemplowali panu ministrowi, pamiętam, pieczątki z powrotem, że wjeżdża do Rosji. Udałem się na piechotę do namiotu, który był w pobliżu wejścia na lotnisko. Tam przebywali przedstawiciele władz rosyjskich. Wtedy przyszedł pilot i mówi, że za 15 czy 20 minut będziemy startować. A ja mu powiedziałem wtedy, że nigdzie nie będziemy startować, dopóki nie wróci pan minister, żeby sobie w ogóle to wybił głowę. I on w taki stanowczy sposób zaczął mówić do mnie, żebym ja sobie nie robił żartów, że dostajemy zgodę i że musimy lecieć, bo za chwilę ta zgoda się zmieni i nie będzie tej zgody. Oni zapytali, o co mi chodzi, ja powiedziałem, że chciałbym odlecieć. Usłyszałem, że przecież nie ma z tym żadnego problemu. Więc powiedziałem im, że jest problem, bo od ponad 2 godzin nie mamy zgody na start. Wtedy okazało się, że w ogóle nie ma żadnego problemu, że oni za chwileczkę wydadzą taką zgodę. Przyszedł wojskowy i powiedział, że powinienem iść do samolotu, bo samolot za chwilę odleci. Nigdy w życiu nie kołowałem chyba samolotem tak szybko jak wtedy. Wydawało mi się, że ten samolot po prostu kołując już startuje. Ale może to było takie złudzenie. No i ten rzut okiem na to miejsce z góry. Wszyscy podnieśli głowy do góry i tak patrzyli. Ja tak czułem, jakbym był w ogóle w innym miejscu. To było takie piękne, tak? Jakby, nie wiem, gołębie białe przeleciały. Coś takie, nie wiem jak to nazwać. Mnie to ruszyło, tak? Ten polski samolot przeleciał nad miejscem katastrofy. I piękna pogoda. Żadnej chmury, żadnej mgły, tak jakby tej mgły, która była 2-3 godziny wcześniej, nie było. Zanim zdążyłem wrócić do Polski, dowiedziałem się telefonicznie, że został powołany nowy szef kancelarii, pan Michałowski. Było to o tyle dla mnie niezrozumiałe, że jeszcze nie było aktu zgonu Władysława Stasiaka, szefa kancelarii. Pamiętam, że wtedy pani minister Bochenek powiedziała, no zaraz, ale regulamin kancelarii przewiduje, że w przypadku nieobecności szefa kancelarii wszystkie jego obowiązki wykonuje zastępca szefa kancelarii. Tym zastępcą był pan minister Jacek Sasin. Ja dodałem, no, że pan minister Jacek Sasin właśnie jest w samolocie i leci ze Smoleńska do Warszawy, bo wiedziałem, że ten lot już trwał i że dosłownie za kilka minut powinien tutaj być. Ze strony pana marszałka Komorowskiego i jego otoczenia padł taki argument, że było to robione niejako w potrzeba chwili była taka, pod przymusem pewnym, pod presją, z tego względu, że przecież nie tylko Władek Stasiak zginął, ale również było ogłoszone to przez pewną część tej soboty, że również ja zginąłem w tej katastrofie i marszałek Komorowski, mając taką wiedzę, podjął taką decyzję. No, gdyby nie tragiczność tej całej sytuacji, którą wtedy przeżywaliśmy, no to byłoby to tłumaczenie śmieszne, czy wręcz groteskowe, bo samo wręczenie nominacji odbywało się w mojej obecności, więc rozumiem, że byłem tam, ale ani pan minister Michałowski, ani pan marszałek Komorowski mnie nie dostrzegali, dalej uważając, że nie żyję. No i potem zaczęło się porządkowanie miejsca katastrofy. Tam porządkowanie w tym sensie, że osoby, które zginęły, zostały z wraku samolotu wynoszone w jedno miejsce, były tam opisywane, jeżeli ktoś był rozpoznany. Było dużo szczątków, których nie byli w stanie połączyć w jedno ciało. Stąd znacznie większa ilość płócien ze szczątkami niż de facto było ofiar. Osoby były układane tak obok. Ciało przy ciele. Żołnierze, którzy zdejmują trumny, którzy pakują zwłoki do trumien i stawiają na inne samochody.
Na podłodze leżało trumień 10, na 10 trumien kładli dodatkowe 10, a na te 10 dodatkowe 10. Od prawej do lewej strony, można się z ludźmi zgadzać lub nie, ale ci wszyscy ludzie, myślę, że jako polscy patrioci polecieli tam, żeby z Polsce, światu przypomnieć, że jest takie miejsce jak Katyń, Charków, w których polscy oficerowie zostali pomordowani, polscy obywatele. Dostaliśmy informację, że wolą pana Jarosława Kaczyńskiego, brata tragicznie zmarłego prezydenta, jest to, żeby zwłoki pozostały w miejscu katastrofy. Oni chcieli je zabrać, bo już były godziny wieczorne, chcieli zabrać je do Kostnicy i podejrzewam, że zabrać do Moskwy, tak jak to mieli w planach. Ja mówiłem im tak, słuchajcie, musi zostać, bo jedzie Jarosław, wylądowali już w Witebsku. Policja, która ich eskortowała, jeden policyjny samochód, stara Łada, która ich eskortowała, spowalniała. Na autostradzie, na której można było jechać 90 bądź 100 km na godzinę, spowalniali ich do 50. Prosili o interwencję. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to prosić nasze służby konsularne, żeby zareagowały. Służby powiedziały, że nie mają na to wpływu, a jak na koniec się okazało, tak naprawdę nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby kolumna z panem premierem Donaldem Tuskiem była na miejscu tragedii pierwsza. Pojawiły się 2-3 busiki z dziennikarzami. Urzędnicy z kancelarii premiera Tuska ustawiali dziennikarzy, mówili, tu będzie shake hand, tutaj uścisk. Panu premierowi towarzyszyli pan minister Graś i pan minister Arabski. Nie pamiętam już, który powiedział, a niech sobie przyjeżdża, to jest wizyta prywatna, niech sobie przyjedzie i robi sobie co chce. A jak podjedzie tędy, to co zrobimy? To my pojedziemy tamtędy. A jak przyjdzie tędy, to my tamtędy. Kolega, który był ze mną, który słyszał, który stał, powiedział tak, jeszcze słowo, powiedzą, podejdę i dam jednemu i drugiemu w mordę. Wszystko było poświęcone temu, żeby uniknąć spotkania z bratem prezydenta. Cała ich uwaga była skoncentrowana w tym kierunku. To mogło zepsuć obrazek. Ostatnią informację, jaką dostaliśmy telefonicznie od osób towarzyszących panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, była taka, że już są, ale zatrzymali ich przed wjazdem na płytę lotniska. Zwróciliśmy się z prośbą do przedstawicieli ambasady. Usłyszeliśmy, że oni na to nie mają wpływu, ponieważ służby ochraniające pana premiera Tuska nie pozwolą, żeby w tym momencie ktokolwiek inny pojawił się na terenie lotniska. I tak czekali. Myślę, że łącznie około 40 minut przed wjazdem na płytę lotniska. Czekali i dzwonili. My prosiliśmy. Nie skutkowało. I czekali. I my dzwoniliśmy. I nie skutkowało. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cały czas leżało na brezencie, na niebieskim brezencie w błocie. To była po prostu kawałek folii, no powiedzmy 2x3 albo 3x2. Ułożone ciało i przykryta. Ciało zostało włożone do trumny. Trumna została przeniesiona na otwarty samochód ciężarowy.
My zostaliśmy w hotelu. Mieliśmy dość dziwną sytuację, spotykając na korytarzach dwóch oficerów, najprawdopodobniej z Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W reżimie gabinet ministrów zbierał się po rozporządzeniu premiera Donalda Tuska. Na stole wyłożyli cały arsenał uzbrojenia, jakim dysponowali. Były to dwa karabiny, dwie strzelby i kilka pistoletów. Panowie zapytali nas, co my tu jeszcze robimy. Myśmy powiedzieli, że czekamy na dzień jutrzejszy, ponieważ jutro są uroczystości związane z pożegnaniem ciała pana prezydenta, a oni wtedy trochę się śmiejąc, ale tylko trochę, powiedzieli, że dziwią się nam, że tu zostajemy, ponieważ w Rosji jest tak, że ci, którzy są pierwsi na miejscu katastrofy, często w niewyjaśnionych okolicznościach giną. A wiecie, co się stało z kontrolerami lotu? Jedyne, co zrobiliśmy, to zastawiliśmy szafą drzwi i tak do rana wegetowaliśmy, czekając na świt. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, przepuść nam, Panie. Wydaje mi się, że my mamy pewien instynkt. Instynkt narodowy. Nie bójmy się tego nazwać. Że w tych dniach pokazaliśmy, że my nie jesteśmy jakąś grupą interesu, jakimś zbiorowiskiem konsumentów, że po prostu jesteśmy narodem. Jak się okazuje, mimo lekceważenia, mimo kreowania pewnego wizerunku, skutecznego kreowania prezydenta jako osoby nieważnej, jako kogoś, kto zarządza żyrandolem, że naród ma zupełnie inne zdanie. Niewyobrażalne wręcz przeżyciem było dla mnie, był dla mnie ten moment, kiedy przyleciała na lotnisko trumna z ciałem prezydenta i kiedy w tym kondukcie z lotniska jechaliśmy do pałacu, kiedy zobaczyłem właśnie te tłumy ludzi, tych ludzi, którzy stoją, modlą się po drodze, no to trochę nawet wstydziłem się tego, że nie jestem w stanie tych łez opanować. Jakoś próbowałem się ręką zasłonić od tych ludzi, którzy stali przy ulicy. Przecież widzieli nie tylko tą trumnę, ale widzieli nas również w tych samochodach. Był bardzo późny wieczór, kiedy przylecieliśmy do Moskwy, bo to już było po godzinie 11, o ile pamiętam. Ja nie zgodziłem się jechać do hotelu. Powiedziałem, że chciałbym pojechać od razu tam na miejsce i że tam będę czekał na to, aż trumnę ze zwłokami pani prezydentowej będzie można w odpowiedniej asyście odebrać. Prosiliśmy tam kilkakrotnie, że chcieliśmy się jeszcze pożegnać z naszymi przyjaciółmi, z ministrem Pawłem Wypychem, z ministrem Władysławem Stasiakiem, z ministrem Mariuszem Handzlikiem. Całą noc ich o to prosiliśmy. Za każdym razem coś było nie tak, za każdym razem coś się działo, coś przeszkadzało. Tak, 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 zaraz. I godzina za godziną. Zjechaliśmy windą na dół do takich piwnic właściwie tego budynku i tam w takich czarnych workach foliowych były ich zwłoki. Położyłem rękę. Jedną na Pawle, drugą na Władku i pomodliłem się i odeszliśmy.
rozmawiałem chwilę z żoną Władka Stasiaka, wdową już w tym momencie po Władku. Ona w dalszym ciągu nie wierzyła, że Władek nie żyje. Pytała, czy jesteśmy pewni, że Władek zginął, czy nie jest tak, że ktoś przeżył, że przecież nie znaleziono jego ciała, że przecież nie zidentyfikowano jego ciała. Cały czas żyła nadzieją, że być może on gdzieś tam ranny oczekuje na pomoc, że być może przeżył. No wkrótce te nadzieje miały prysnąć w momencie, kiedy ciało zostało zidentyfikowane. W portfelu Władka było zdjęcie dziadka, legionisty. Oczywiście żony. Był obrazek z księdzem Jerzym Popiełuszką, chyba stary, z lat 80. I był obrazek, może od mamy, ze świętym Michałem Archaniołem i modlitwą do niego. Przyjechały te trumny z współpracownikami i one po kolei były przez nas w asyście kapelana. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Kiedy wprowadzaliśmy te trumny do Pałacu Prezydenckiego, kiedy je ustawiliśmy i powstała taka żałobna aleja z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężka chwila. To było takie uczucie, że rzeczywiście jakby cała Polska jest tutaj, cała Polska jest z nami. To było wielkie wsparcie też dla nas w tamtych trudnych chwilach. Ten niekończący się szereg ludzi szedł w milczeniu, w absolutnej ciszy. Tam nikt się nie odzywał i... Wyszedłem przed pałac, popatrzyłem w prawo, tłumy ludzi sięgały Placu Zamkowego. Popatrzyłem w lewo, tłumy ludzi sięgały Uniwersytetu Warszawskiego. Setki tysięcy osób. Zobaczyłem Polaków. Pamiętam taką scenę, kiedy siedzimy w gronie współpracowników prezydenta w gabinecie Macieja Łopińskiego i tematem naszej dyskusji jest właśnie miejsce pochówku. I w pewnym momencie na to spotkanie wchodzi Michał Kamiński i mówi, o czym wy w ogóle mówicie? Prezydenta trzeba pochować na Wawelu. Jest w tym jakiś taki niesamowity, aż pewien dreszcz wywołujący zbieg okoliczności, że pan prezydent zginął, lecąc właśnie w takie miejsce jak Katyń, gdzie doszło do ludobójstwa na bezbronnych polskich oficerach, na jeńcach, którym strzelano w tył głowy. W takie miejsce leci prezydent Rzeczypospolitej, dla którego te wartości właśnie, ta pamięć, i odkłamywanie historii i pokazywanie prawdy jest tak ważne, tak? Prezydent tam leci i ginie. Doszliśmy do Bazyliki Mariackiej i weszliśmy do środka po to, żeby zająć miejsca.
właściwie okazało się, że dla nas, no, tych pozostałych przy życiu najbliższych współpracowników pana prezydenta, no, tych miejsc nie ma. Były zarezerwowane miejsca dla rządu, 37 tych miejsc było. Usiedliśmy tam, no, blisko ołtarza tylko dlatego, że duża grupa przywódców z różnych państw po prostu, no, nie zjawiła się tego dnia w Krakowie i na tej mszy nie była. I efekt był taki, że myśmy siedzieli na takich miejscach, które były podpisane, no, oczywiście nie naszymi nazwiskami. No, po prostu w ogóle nas nie przewidziano. To było takie nieodparte wrażenie, że jesteśmy po prostu eliminowani. Znaczy, że jesteśmy traktowani tak, jakby nas nie było, tak, jakbyśmy już nie istnieli. Z panem ambasadorem Orłowskim, który z strony MSZ-u dbał o przebieg uroczystości pogrzebowych, że rodzina tragicznie zmarłej pary prezydenckiej zejdzie do krypty razem z trumnami, po bardzo krótkiej chwili wróci na dany znak, wróci, aby przyjmować kondolencje. W tym czasie przedstawiciele obcych państw ustawią się według odpowiedniej precedencji, żeby te kondolencje składać. Zaniepokoiłem się, bo uciekały kolejne minuty, nic się nie działo, więc pobiegłem i zobaczyłem, że na dziedzińcu Zamku Wawelskiego trwa już najlepsze składanie kondolencji, mimo że rodzina w dalszym ciągu jest w krypcie. Ktoś podjął taką decyzję, żeby zacząć składanie kondolencji bez rodziny. Tam był Komorowski, Tusk, Sikorski, osoby, które aktywnie uczestniczyły w nagonce na pana prezydenta i im składano kondolencje. Niesamowite wrażenie zrobiła pani prezydent Litwy, która, jak się dowiedziała, że Jarosława jeszcze nie ma, a już złożyła kondolencje zarówno Komorowskiemu, Tuskowi, jak i Sikorskiemu, to wróciła, jak pojawił się Jarosław, i złożyła kondolencje jeszcze raz. Prezydent Niemiec wrócił, żeby złożyć kondolencje rodzinie. Saakaszwili czekał. No ale Saakaszwili to wieloletni przyjaciel pana prezydenta. Kiedy prezydent zginął, to dla mnie było całkowicie oczywiste, że to, co było wcześniej, to się już nie może powtórzyć i to się na pewno nie powtórzy, że ci, którzy tak aktywnie uczestniczyli w nagonce na prezydenta, no to zapadną się pod ziemię. Dzisiaj próbuje się ewidentnie to zatrzeć. Próbuje się wrażenie, które to wydarzenie wywarło, rozmywać, znów pokazywać tego prezydenta w złym świetle, właśnie sugerując, że jest on odpowiedzialny w jakiś sposób za to, że doszło do katastrofy. To jest takie bezwzględne polityczne rozgrywanie tej sprawy. Próbuje się nie dopuścić do tego, aby goście zagraniczni w czasie oficjalnej wizyt w Polsce składali kwiaty na sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich. Usuwa się krzyż spod Pałacu Prezydenckiego. Padały różne słowa. Bydło. Ja oczywiście nie mam żadnego problemu z tym, żeby być po stronie bydła, i jestem po stronie bydła. Bo to są ludzie, których należy szanować, bo to są obywatele. A mam wrażenie, że niektórym obywatelom odbiera się prawo do walki o swój sposób widzenia świata, o swoje interesy. I to jest chyba moment niebezpieczny. Część z moich znajomych uważa, że tak jak i część naszego społeczeństwa, że to jest objaw jakiegoś odreagowywania, nie wiem, chorób czy kompleksów. Natomiast mi się wydaje, że inteligentna osoba powinna sobie zadawać pytania. Dlaczego samolot z prezydentem dużego państwa europejskiego spada? Rozbija się, tak? Dlaczego nawet z tych stenogramów wstępnych widać, że piloci lądują? Lądujemy, nic się nie dzieje, tak?
Przecież to nie są samobójcy, mieli dzieci, przecież to byli tak naprawdę młodzi, doświadczeni żołnierze, tak? Jakieś prawda wyjdzie na jaw. I ci ludzie, którzy teraz zajmują się tą sprawą, tak? I jeżeli zawiną pod dywan, to to wyjdzie, tak? I ktoś kiedyś będzie o nich źle mówił po śmierci, może ktoś ich pociągnie do odpowiedzialności. Czas pokaże, czy każdy z nas zda egzamin i czy każdy z nas będzie trwał na tyle, na ile może w próbach stawiania pytań, znajdywania odpowiedzi, wyjaśnienia tej katastrofy. To była największa przegrana polskiego państwa. I to jest jakby najważniejsze. Bo polskie państwo powinno wszelkimi sposobami, wszelkimi możliwościami dążyć do poznania prawdy, do ujawnienia prawdy. Tym wszystkim wielokrotnie zostały przekroczone wszelkie granice. Zostały złamane pewne tabu, których do tej pory nikt nie odważył się łamać. Szacunek dla zmarłych. Szacunek dla prawdy. Przecież no, pewne zachowania tak naprawdę dyskwalifikują niektórych polityków jako osoby, które powinny dbać o dobro wspólne. Tu nie widać żadnej refleksji, wręcz przeciwnie. Jakieś samozadowolenie. Satysfakcja z tego, że się coś powiedziało, prawda, że się przywaliło, że znowu kolejny dzień na czołówkach gazet. Jakie to ma znaczenie? Jaką to ma wartość realną dla przeciętnego człowieka? Jaką to będzie miało wartość wtedy, kiedy stanie się coś gorszego i państwo po raz kolejny pokaże swoją słabość? Kiedy już może nie osoby z pierwszych stron gazet, nie prezydent, nie ministrowie, ale zwykli obywatele będą ginąć. A to jest możliwe i to być może się wydarzy. Może już niedługo.